Drodzy rodacy, wielce szanowni panowie marszałkowie Sejmu i Senatu, szanowny panie premierze, szanowna pani premier, szanowni państwo ministrowie, szanowni państwo posłowie, senatorowie, eminencjo księże kardynale, ekscelencje księża biskupi i arcybiskupi, wszyscy dostojni przybyli goście, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, ekscelencje, państwo ambasadorowie, szanowni panowie generałowie, oficerowie, żołnierze, funkcjonariusze, wszyscy dostojni przybyli goście, mieszkańcy Warszawy, szanowni państwo, dziękuję. Dziękuję za tą piękną uroczystość, dziękuję, że posłuchaliście państwo apelu, że przyszliście z biało-czerwonymi sztandarami, że jest las biało-czerwonych flag, że w tak niesamowity sposób możemy oddać hołd tym, którym zawdzięczamy wolną, niepodległą, suwerenną Polskę. Tym, którzy odzyskali ją w 1918 roku, tym, którzy potem walczyli o utrzymanie jej granic, bronili jej w 1939 roku, walczyli w podziemiu po to, by ją odzyskać. Potem nie zgodzili się z komunistycznym sowieckim jarzmem i walczyli nadal, ginęli. Tym, którzy wychodzili na ulicę, by protestować, by żądać godnych warunków życia, pracy, płacy, a wreszcie po prostu wolności. Tym, którzy zginęli i cierpieli, byśmy Polskę mogli odzyskać i dzięki którym ją odzyskaliśmy. Dzięki którym dziś ją mamy i biało-czerwone flagi mogą swobodnie nad nami łopotać i możemy śpiewać z radością Mazurka Dąbrowskiego. I możemy się razem cieszyć, i możemy być razem, czując tą wielką więź, bratnią więź wspólnej tradycji, wspólnego języka, wspólnej kultury, wyrosłej na pniu 1052 lat chrześcijaństwa. A czynimy to dzisiaj zwłaszcza w tym miejscu, tu, przy grobie nieznanego żołnierza. Tu, gdzie leży anonimowy chłopiec, Orle Lwowskie, nastoletni ochotnik, wskazany losowo przez matkę żołnierza, który poległ walcząc o Rzeczpospolitą. O mamo, czy jesteś ze mną? Nie słyszę twoich słów. W oczach mi jakoś ciemno, obroniliśmy Lwów. Ja biłem się tak samo jak starsi, mamo, chwal, tylko mi ciebie, mamo, tylko mi Polski żal. Z prawdziwym karabinem u pierwszych stałem czat, o nie płacz za twym synem, co za ojczyznę padł. Jakże jesteśmy im wdzięczni. Jakże głęboki hołd im wszystkim jesteśmy winni. To są nasi bohaterowie, niezapomniani, których pamięć, wierzę, to będzie w naszym kraju czczona po wieczne czasy, nie tylko przez następne 100 lat. Szanowni państwo, Pan Bóg miał nas w swojej opiece i mieliśmy też i wielkie szczęście, że trafiliśmy wtedy na taki czas, w którym mieliśmy takich żołnierzy, w którym mieliśmy takie społeczeństwo i w którym mieliśmy takich przywódców. Ludzi, którzy byli nie tylko niezwykle odważni i inteligentni, niezwykle zdolni, jak ojcowie niepodległości, marszałek Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski, Wincenty Witos,
i inni, ale że umieli być razem, że umieli stanąć razem w tym celu najważniejszym, żeby Polskę odzyskać, po prostu żeby była, choć mieli przecież różne poglądy, różnym ideom służyli, to jedna była absolutnie wspólna, wolna, niepodległa, suwerenna Polska. I uzyskali ją. I prowadząc działania dyplomatyczne, i prowadząc działania polityczne. I jak Ignacy Daszyński, umieli też czasem schować własne ambicje dla dobra Polski, kiedy złożył swój urząd premiera rządu lubelskiego w ręce marszałka Józefa Piłsudskiego. O jakże to były ważne momenty. O jak wielką mądrość i jak wielką miłość ojczyzny pokazali. Niechże obok tych żołnierzy polskiej wolności także i oni będą dla nas wzorem do naśladowania. Jak budować wolną ojczyznę, jak budować silne państwo. Swary nigdy nie służą budowaniu silnego państwa. Swary w tym przeszkadzają, przekonała się o tym także i druga Rzeczpospolita, która niestety po 21 latach niespełna została pokonana przez sowieckich i hitlerowskich najeźdźców, przez Rosjan i Niemców. I jak trudno potem było znów wrócić do wolnej Polski, jak trudno było znów tę niepodległość odzyskać. Dziękuję, że jesteśmy tutaj dziś wszyscy razem pod biało-czerwonymi sztandarami. To wielkie święto wolnej, niepodległej, suwerennej Polski. Chciałbym, żebyśmy zawsze umieli być tak razem. Jestem przekonany, że pod biało-czerwonym sztandarem jest miejsce dla każdego z nas, niezależnie od jego poglądów, bo w każdym, wierzę w to głęboko, jest miłość do ojczyzny, do niepodległej i suwerennej Polski. Apeluję jeszcze raz, bądźmy razem, by ją budować. Bądźmy skupieni wokół naszych barw, wokół naszego hymnu, wokół pięknej idei Polski suwerennej, Polski niepodległej, ale także Polski dostatniej, takiej, w której ludziom po prostu normalnie i spokojnie się żyje, Polski bezpiecznej, ze sprawną armią, z aktywnymi, dobrze funkcjonującymi sojuszami, z zaprzyjaźnionymi siłami zbrojnymi, ćwiczącymi na naszym terytorium i obecnymi na naszym terytorium, ale przede wszystkim z silnym i zjednoczonym społeczeństwem, z odpowiedzialnymi politykami, którzy codziennie starają się o to, by Polska była mocniejsza, by była lepiej rządzona, by obywatelom dobrze się żyło, by uważali, że żyją i mieszkają w państwie sprawiedliwym, uczciwym, gdzie uczciwość zwycięża, a nie cynizm i draństwo, gdzie władza temu właśnie służy, żeby tak było. Tego życzę Polsce i tego życzę nam wszystkim. I mam w tym wielki cel. Chciałbym, żebyśmy nawiązali przez następne 100 lat do tego wielkiego procesu, jaki został dokonany w II Rzeczypospolitej, którą odbudowano z niebytu zupełnego. A przecież zbudowano państwo, które rozwijało się coraz sprawniej. Państwo, które miało nowy port Gdynie, państwo, które miało centralny okręg przemysłowy. Państwo, które miało wielką szansę ogromnie dynamicznego rozwoju i stania się jedną z europejskich potęg. Chciałbym, żeby symbolem powrotu do tego była odbudowa Pałacu Saskiego, którą dzisiaj tu inaugurujemy. Chciałbym,
Chciałbym, żeby pałac z powrotem stanął. Chciałbym, żeby był widomym znakiem tej Polski, która wzrasta. Chciałbym, żeby był to budynek publiczny, który będzie mógł zobaczyć także od wewnątrz każdy z moich rodaków i w którym będzie mógł także załatwić różne swoje sprawy. Po co? Po co to wszystko czynić? Otóż nie mam żadnych wątpliwości, że tak jak my dziś pozytywnie oceniamy ojców niepodległości i tych, którzy o wolność walczyli, bo oceniamy ich za to, czego dokonali, za ich bohaterstwo ich oceniamy, za ich wielkie dzieła, za ich męstwo, za ich odwagę, za ich inteligencję, za ich wolę pracy i walki dla Polski. Tak samo ocenią nas za 100 lat te pokolenia, które dzisiaj wzrastają i które będą wzrastały przez te 100 lat. Chciałbym, żeby patrząc za 100 lat na swoją ojczyznę, mówili tak, ci ludzie sprzed 100 lat też dobrze przysłużyli się Polsce. Ci ludzie sprzed 100 lat też byli odpowiedzialnymi gospodarzami w swoim kraju. Byli odpowiedzialnymi obywatelami. Tego życzę także sobie i wszystkim Państwu, żebyśmy tak umieli na co dzień pracować, służyć naszej ojczyźnie, żeby nasze wnuki i praprawnuki mogły być z nas dumne. A Polsce, mojej wspaniałej ojczyźnie, życzę, by naród, który ją zamieszkuje, był wspólnotą ludzi wiernych, ludzi mądrych, ludzi nawzajem wspierających się, ludzi tworzących właśnie wspólnotę. I tego życzę, by Pan Bóg zawsze miał naszą ojczyznę w swojej opiece. Niech żyje wolna, niepodległa, suwerenna Polska!